Już proszę o ciszę, przechodzimy do punktu następnego, czyli siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Lokrzycach. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak jak już dzisiaj było mówione o tym, po raz kolejny podejmujemy uchwałę dotyczącą zamiaru sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Lokrzycach łącznie z działką, a to z tego powodu, że pojawił się jakiś tam potencjalny zainteresowany i bądźmy dobrej myśli, że ten zainteresowany przystąpi do przetargu najpierw, a następnie do podpisania aktu notarialnego. I tutaj odnosząc się również do słów pana radnego Plicha, w tym przypadku, gdzie stosujemy formę przetargową, jak najbardziej to wagium możemy zastosować, to będzie pokaźna kwota i w jaki sposób oczywiście to zmusza tego chętnego do zawarcia, do podpisania aktu notarialnego. Pamiętacie Państwo, dotychczas dwa przetargi negatywne. Wycena pierwotna to była kwota około 950 tysięcy, czy to było wygórowane, czy nie było wygórowane, tak to rzeczoznawca wycenił. Następnie obniżaliśmy tą kwotę aż do kwoty bodajże około 500 000 zł i też nie znalazł się chętny. Pojawiło się właśnie to stowarzyszenie, które no chciało kupić w formie bezprzetargowej i wypełniało właśnie te przesłanki wynikające, jak dobrze pamiętam, z artykułu 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. No i niestety nie przystąpiło do podpisania aktu notarialnego. No trzymając się jakichś tam swoich kalkulacji, wyliczeń, też trzeba w jakiś sposób rozumieć tego przyszłego właściciela, no bo kupić to jest pierwszy krok, a potem trzeba wykonać chyba ten najważniejszy krok, czyli zainwestować w ten budynek i prowadzić taki rodzaj działalności, który w jakiś sposób no, pokryje koszty, chociażby związane z obowiązkiem uiszczania podatków. I tu w tej formie, panie Józefie, bezprzetargowej nie ma prawnej możliwości zastosowania stricte wagium. To jest forma bezprzetargowa, która konkretnie wskazuje podmiot, któremu chcemy ten budynek sprzedać z działką z zastosowaniem bonifikatu. Także no, gdybyśmy nawet chcieli takie wagium wprowadzić, to w tej formie nie było takiej możliwości. I tak jak powiedziałem wcześniej, no jest w tej chwili zainteresowany kupnem, poważnie podchodzi, wielokrotnie rozmawiałem z tą osobą, że jak najbardziej i jest gotów dać kwotę w granicach 500 000 zł. W granicach, mówię, podkreślam, bo musi jeszcze być wykonana wycena. Również rozmawialiśmy z rzeczoznawcą, który na podstawie właśnie tych negatywnych wyników w przetargach już odbytych może tą cenę podwyższyć, obniżyć. Panie Wójcie. Panie, możemy sobie ściągać oczywiście nie wiadomo jakich pieniędzy, tylko ktoś to musi zapłacić. Tyle dostajemy, ile właśnie ktoś zapłaci. No wcześniej, tak jak rzeczoznawca twierdził, no nie mógł innej wyceny zrobić, bo nie znał tych przesłanek, że jednak no, rynek inaczej się zachowuje, rynek inaczej reguluje te wartości. Także bądźmy dobrej myśli, że przy tym następnym, trzecim z kolei już formie przetargowej podejściu skończy się to pozytywnie. I uwzględniając teraz te wszystkie wymogi ustawy o gospodarce nieruchomościami, musimy sporządzić wykaz na 4-5 dni i następnie ogłosić przetarg. Jeżeli dobrze pamiętam, bo to znowu wynika z przepisów, w zależności od wartości, maksymalnie do 2 miesięcy, czyli w okolicach wrzesień, październik. Przypuszczam, że tutaj miesiąc wystarczy, ale nie chcę strzelać w tym momencie. W każdym razie w okolicach wrzesień, październik, jeżeli ten nabywca by nie zrezygnował, no to byśmy w końcu tę nieruchomość
przydatne. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, mam prośbę do pani i do szanownej rady, żeby komisja rewizyjna lub budżetowa mogła zobaczyć ten budynek przed przystąpieniem do tej hali, do tej sprzedaży. Bo pan skarbnik w tej chwili się odnosi jakoś trochę złośliwie. Czy pan był, widział, czy nie widział? Panie skarbniku, nie tędy droga i nie chcę takiego podejścia, jak pan w tej chwili się zachował. Czy pan był, czy nie był? Proszę pana, mój obowiązek jest nawet to widzieć, żebym tu coś mógł dyskutować na ten temat. Bo proszę pana, jak ja mam zagłosować, to ja muszę mieć za czym. Proszę pana, że ten budynek jest wart tyle i tyle. Przypominam sam sobie i mówię, nie jestem żadnym ekspertem, ale troszeczkę się znam na budynkach i można oszacować ciemno, proszę pana. Ale takie odnoszenie jak pan, czy pan był, czy pan nie był, proszę pana, nie pana interes. Pana interes, przepraszam, ale jest od niczego. Dziękuję. Nie będziemy się tu dochodzić. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać, czy panie Wójcie, czy rozumiem z tego, co pan powiedział, że na dzień dzisiejszy będzie nowa przeprowadzona wycena, tak? Nowa. Nowa wycena i to będzie opiewać na kwotę, podkreślam, około 500 000 zł. Aha, czyli... Bo rzeczoznawca zastosuje tutaj właśnie te negatywne przetargi. I uwzględni, dzięki temu może tą cenę obniżyć. Ale jeszcze tutaj odnosząc się do słów, powiem tyle, bo panie radny Plik, trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to forma przetargowa, także jest możliwy również taki wariant, że ktoś złoży ofertę na 1 000 000 zł. Temat jest otwarty, natomiast ta cena wyjściowa, no to będzie wynikać z wyceny rzeczoznawstwa. Zdarza się delikatnie, po cichutku, grzecznie, nie, ale trzeba tam porozmawiać. Ale panie, nie teraz. Panie Józefie, ale tak... rozumiem bezpośrednio, jak pan tu zaatakował. Ja zwróciłem tylko uwagę, bo pan mówi więcej, drożej. I to po prostu jest nie w porządku, dlatego że pan tą wypowiedzią sugeruje, że my chcemy sprzedać ten budynek taniej niż jest nasz. Proszę pana. I stąd a ja sugeruję to, żebym zobaczył razem z komisją. Proszę pana, ten budynek ktoś kiedyś postawił, suteryny mają 2,5 metra i praktycznie dół tego budynku, też my dyskutowali na komisji, nie wiadomo co tam zrobić. Trzeba zastosować jakieś prywatyzacje, tutaj i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, dach w tym budynku się praktycznie rozlatuje, bo my mieliśmy już problem, jak była szkoła. Gwoździe wychodziły przez papę. I tam jest mnóstwo innych problemów, proszę pana. I nie to, że panu się wydaje, że to drożej, pan tu sugeruje, że jak pan zobaczy, bo panu się wydaje, że to będzie inaczej. Od tego jest rzeczoznawca i rynek przede wszystkim. To, co pan wójt powiedział, że jeśli jest przetarg, to może przystąpi osoba, która da więcej. I daj Boże, bo przecież chodzi o pieniądze. Ale od tego natomiast są nie pan nie sugeruje, że to jest za tanio, czy powinno ale być drożej. Ale od tego, panie skarbniku, są radni i komisje są. I komisja budżetowa i też spełnia określoną rolę w gminie. Akurat od wyceny nie. Od wyceny pan nie jest. No. Proszę pana, nie jestem, ale mógłbym pomóc i zastanowić się, czy ta ekspertyza jest taka dokładna, czy niedokładna. No jeżeli będzie nowa ekspertyza, uważam, że ktoś bierze też jakąś odpowiedzialność. No nawet przykłady, jakie są, jakie biorą odpowiedzialność. Wymiana dachu w tej chwili też ekspert. No ale przepraszam bardzo panie, ja nie wiem, o co panu radnemu Plichowi chodzi. Przecież była podjęta uchwała w formie bezprzetargowej, gdzie zaproponowaliśmy kwotę 300 000, a teraz cena wyjściowa będzie 500 000. No to o co? O to mi chodzi, proszę pana, żeby wziąć pieniądze do budżetu jak największe. No. Jak największe, no bo mamy tyle wydatków, proszę pana. O co by pana nie prosił, to pan no, mówisz, pokaż pan źródło pochodzenia pieniążków. Daj pan źródło. W tej chwili handlujemy działkę przy zakładzie, 2 hektary. Była 400 tysięcy wyceniana, pies kulawa nogą nie zawadził. Teraz jest obniżona cena na 300 tysięcy. Jedna osoba płaciła wadium. Pytanie, czy przystąpi do przetargu. Proszę pana, są pobożne życzenia, a realia są zupełnie inne. Rzecz jest tyle ważna, ile ktoś jest gotowy. Pan sprawia wrażenie, że to pan dba o budżet, a my nie. My budżet gotowy. Jest jeszcze coś takiego, czy nie trzeba przeczekać trochę. Ten kryzys i nie sprzedawać wszystko za marne pieniądze. Za marne pieniądze, o to chodzi. No, co trzeba, to trzeba załatwić, no. Ale nie pozbywać się czegoś. Jak ta szkoła, panie Grzegorzu, będzie stała, czy nie, się skończy? Nie chodzi mi o szkołę. To
normalna sprawa, że tam jest, no, jest specyficzny. Jaką mamy gwarancję, że ten, ten no jakby nabywca w pierwszym przetargu to kupi? Żadnego, nie, żadnego. Obniżymy o 30%. Kupi za 25. Nie musimy. No nie musimy, no ale... Ale proszę Państwa... No, jakie jest rozwiązanie? Uważamy, no. No to jest wszystko uregulowane w przepisach. Tu się jest, tu słuchamy, na pewno, mówicie, na pewno przy pierwszym przetargu nie, nie możemy sprzedać za kwotę mniejszą od około 500 000 zł. Od wyceny. A możemy sprzedać drożej. No wszystko zależy od tego, jak przetarg będzie zainteresowany i jak będą podbijać. No to, proszę Państwa, no, weźcie pod uwagę, postawcie się troszeczkę w sytuacji tego kupującego. Na pewno nie kupi w pierwszym. Bo dzisiaj mamy czeka na obniżenie. No, no, nie tak do końca. Ale, ale proszę Państwa, no bo pierwszy krok kupić, tak? A potem trzeba zainwestować w to. Ale to i trzeba taką inwestycję w prognozę, wszystko się zgadza, tylko widzimy jak nabywca się martwi, nie pan. Rynek. No bo teraz panie, panie radny, no to jeżeli taki, nie takie rozwiązanie, no to jakie? Ja mówię, ale to się nabywca martwi, co ale zrobić? Dobrze, no, nasze rozwiązanie takie, podejmujemy uchwałę o wprowadzeniu przetargu, około 500 000 wyceniamy, ogłaszamy przetarg. Jeżeli to jest złe rozwiązanie, to jakie pan inne... Proponuję. Ja to proponuję jak najwięcej wziąć, bo mamy no, ale... wydatków. No, a pan jest na czele tego. Szanowni Państwo, podejmujemy uchwałę i proszę o przegłosowanie w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rokrzyce. Kto jest za? Kto jest za przyjęcie? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto jest przeciw? Kto jest? Jeszcze raz pytam. Nie ma. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Zgadza się? Znaczy za, chciał więcej. Jeszcze raz. Kto jest za? Jurek był za. Za szybko. Teraz zgadza się. Przechodzimy do punktu następnego, czyli 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kozielka. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy zbycia dwóch działek w miejscowości Kozielogi, okręg Kozielogi. Są to dwie działki, jedna o powierzchni 26 alów, druga 4 ary. Te działki, kiedy były własnością Skarbu Państwa, skomunalizowane zostały. W tej chwili złożył wniosek tutaj pan, który chciałby nabyć te działki. Te działki właściwie kiedyś były podzielone i było tam gospodarstwo takie domowe. Właściwie na części tej działki jest jeszcze sad, czyli wskazuje na to, że kiedyś była tam zagroda. To jest jedna działka, która ma 26, a druga działka jest właściwie droga dojazdowa do tej działki z drogi głównej o powierzchni 4 ary. Nabywca złożył wniosek po wycenie. Chcielibyśmy przystąpić do przetargu. Chciałbym przy okazji, jeżeli chodzi o zbycie generalnie wszystkich działek tutaj po tej dyskusji. Szanowni Państwo, ta dekoniunktura generalnie w Polsce, u nas w naszej gminie również, to trwa od 3-4 lat. Coraz trudniej jest zbyć działki. I to nie tylko dotyczy to działek gminnych, ale wszelkiego rodzaju działek prywatnych, domów, mieszkań. Te nieruchomości tanieją. I w najbliższym czasie na pewno nie będzie inaczej. Jeżeli nam się uda zbyć nawet... Często jest tak, bo jestem przewodniczącym komisji przetargowej. Często jest tak, że składa ktoś wniosek i wydaje się, że go kupi. Jak zobaczy, że on jest tylko jedyny chętny, no wtedy po prostu nie przystępuje do przetargu, nawet wpłacając wniosek. Przepraszam, wpłacając wadium. I no, chcą sprzedać tę działkę, ponieważ no, nas też zobowiązuje budżet do zrealizowania pewnych zadań. Musimy po prostu te działki obniżać, żeby jakieś chociaż nam pieniądze wpłynęły. Także no, generalnie naprawdę jest bardzo trudno sprzedać jakąkolwiek nieruchomość. Mimo że w pewnym sensie są chętni. Nawet ten pan, który chciał kupić tą działkę po boisku. No przecież
chętnie, z taką radością przystępuje do przetargu. W tej chwili już jest obniżona cena i płaci Badima, nie wiadomo, czy w ogóle przystąpi do przetargu, czy nie czeka na cenę jeszcze. Trzeci. To jest mniejsze. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja chciałabym o to zapytać, panie sekretarzu, była już wycena, czy nie była? Nie było. Najpierw jest uchwała. Ale ja proszę, może... Ja mam takie jedno pytanie, bo akurat tą drogą bardzo często jeżdżę. Ja się zastanawiam, w którym miejscu ta działka jest, bo mnie tu bardzo jedna rzecz zdziwiła. Niezabudowany. No, nie jest zabudowany. Na tej działce stoi budynek. Nie, już nie stoi, bo to już został. Panie sekretarzu, ja przyjeżdżałem tydzień temu. Tam stoi stodoła, czwierta czerwoną dachówką. Ale jakie to ma na wyznaczenie? Nie, no tam właśnie nie... Z mojej wiedzy popytałem się osoby, która dokonała mieć wiedzę w tym zakresie, powiedziała, że już budynków tam nie ma. Są tam jakieś szczątki, sad, no to co zostanie po jakimś tam gospodarstwie, które kiedyś... Tam jest budynek przykryty jeszcze w tej chwili. Ja tą drogą jeszcze często. Dlaczego w uchwale mamy napisane niezabudowany? Pana, jeżeli jakieś ruiny są, to nie są rzeczoznawca to oceni, co ja mogę więcej na ten temat powiedzieć? Jeśli na przykład będą, to niech będzie to napisane, że na działce numer 26 znajdują się ruiny, nie wiem, po niemieckie czy nie po niemieckie, zamkowe, nie czego, zabytkowe. Znaczy, jeśli rzeczoznawca robi wycenę, to wszystko jest na niedzieja uwzględnia. Panie Wiesławie, prawdopodobnie ta stodoła jest bez pozwolenia. Tam stoi obiekt i dla mnie napisanie czegoś takiego, że tam jest coś niezabudowane, czy stanowiące jakąś tam pozostałości po obiekcie, bym się na to zgodził. A jeśli to jest działka niezabudowana, ja się z takim czymś w uchwale nie zgadzam, bo tam stoi do tej pory obiekt. Ja tydzień temu przyjeżdżałem. Zaraz panu, jak pan już potwierdzę to, co przyznam się szczerze, że nawet nie spojrzałam. Ale jeżeli ty nie potwierdzisz, to nie. Ale rzeczywiście jest to ruina, to jest budynek, który się nie nadaje. To są szczątki pałacu, krzątą. A jeśli potwierdził, że stoją, no to ja długo to tak zajmę. Najprawdopodobniej samowola. Liczy się to, ale panie wójcie, ta samowola może być jeszcze przed wojennym. Wolno, powoli. Notariusz nam może podważyć tą uchwałę, bo nie podpisze. Bo notariusz nie kieruje się tym, co jest w rzeczywistości, tylko to, co jest w dokumentach. A w dokumentach starostwa powiatowego jest to działka niezabudowana. I musimy się tego trzymać. Znaczy ja się i tak z tym nie będę zgadzał, dlatego że dla mnie stoi tam budynek, był i ja tylko pamiętam, jest budynek. Proszę pana, no jest, no możemy się bawić teraz. Ja nie skierować się, czy to jest samobudka budowlana, czy to nie jest samobudka budowlana. Możemy się bawić, skierować, na co będzie badał sprawę. Samobudka 20-letnia stojąca jest samobudka budowlana, to może być jeszcze przedwojenna, dlatego że to jest skryte pod czerwoną dachówkę, czyli budynki po niemieckie. No to szukaj teraz kogoś. Jest budynek fizycznie tam jest. Jest na pewno jest. Ale dobrze, no ale co my mamy tutaj zyskać z tego tytułu, że jest budynek? Napisać prawdę w uchwale. Wykreślić to niezabudowanie. Prawda wynika z dokumentu. A z dokumentów wynika, że jest to działka niezabudowana. Natomiast jeżeli to my możemy uruchomić postępowanie, proszę bardzo, będziemy... O, jest pani. Pytanie tak jest, czy w ewidencji gruntu ta działka, którą przydaje, jest jak, no jest
to jest użytek zabudowa. Ale jak to jest definicja domu? Jako użytek rolny, ale nic poza tym. Tam nie ma budynku. Ale jest tam 102 stoi na tej działce. Taka stara. To jakaś stara pozwalająca się tabela, ale to no właśnie, jest czyli moje... do rozbiórki. Nie? Ale dobrze, ja nie mam dokumentów wynika, pani Janno, czy to jest zabudowana, czy niezabudowana, bo uchwałę mamy niezabudowaną. No bo jest niezabudowana, tak. Nie mogę napisać zabudowana, skoro jest niezabudowana. Tak wynika z dokumentu starostwa, z ewidencji. Z ewidencji wynika i jest budynek, ale tego budynku nie ma mieszkalnego. Aha. Czyli no, czyli jest to najprawdopodobniej samowola, czyli nie możemy napisać zabudowana, tak? No nie możemy napisać. Ale panie wójcie, samowola przedwojenna. Jeżeli skomunalizowaliśmy, to tylko i wyłącznie działkę niezabudowaną. Bo w innym przypadku by nam wojewoda nie wydał decyzji. A no to jest wszystko w tym temacie. Bardzo pani dziękuję. No i teraz możemy podjąć się tutaj procedurę legalizacji tego, wydać potężne pieniądze i czemu informacji. Dobrze, czy ty ktoś by z tej uchwały nie zabudował, tylko nieruchomości. Nie jest budynek tam i no. Proszę bardzo, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi. No, no słyszałeś, co mówiła pani. Ale co z tego, że jak budynek stoi, że nie to można podwozić? Ruina. Na następną sesję mogę przynieść zdjęcie tego. Nie będę dochodził do tego z drogi gminnej, zrobię zdjęcie. Najlepiej możesz pojechać teraz. Możemy wszyscy tam pojechać, zobaczymy co tam stoi. Tam jest ruina, rzeczywiście nie ma wrót. Są tylko, jeżeli jest to fragmenty słupów tych filarów. To jest przez podobę. Ale przed chwilą koleżanką mówiłaś, że nie widziałaś tej kobiety. Teraz mówisz, że tak. Panie radny, ale musimy szeroko patrzeć na temat. Niech pan spojrzy na temat z punktu widzenia interesu gminy. Co my na tym zyskamy? Jedno pytanie, że będziemy dowodzić nadzorze budowlanym, czy jakaś tam ruina, że to kiedyś ktoś wykonał samowolę. Możemy mówić o tyle. Zyskać dane duże pieniądze i na co, że sprawa będzie trwała 2-3 lata. Ja proponuję tylko wykreślenie słowa niezabudowane. To będzie niezgodnie z prawem. Proszę bardzo, głosujemy, kto jest za. Kto jest za? Poczekaj. Ja już uchwałę. Wniosek. Wykreślenie słowa niezabudowane. Nie może być tak, jak pani Joanna mówiła. Ponieważ najwyższa jest porównywana uchwała tak z wypisem z rejestru gruntu. I jeszcze jest decyzja komunalizacyjna i w komunalizacji możemy tylko przejąć na własność działki niezabudowane. I to będzie kolidować z tą decyzją i notariusz może nie przystąpić do aktu. A jeśli zgłosi się jakiś spadkobierca, nie wiem, za 5 lat i to będzie sprawdzone w procedurze komunalizacji. Państwa przejęliśmy. Procedura komunalizacji, najpierw wojewoda sprawdza, czy występują jakieś tam pierwszeństwa w zakupie. Jest to ogłoszone do publicznej wiedzy i ten etap już mamy zakończony. Nikt się nie zgłosił i już żeśmy to skomunalizowali jako działkę niezabudowaną. Dobrze, panie wójcie, proszę, kto jest za przyjęciem wniosku pana tu radnego Wiesława Łuczywoła? O zmianę. O zmianę. Dwie osoby. Cztery. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli proszę bardzo, głosujmy teraz uchwałę w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi. Kto jest za? Kto jest przeciw? Trzy. Kto się wstrzymał? Teraz przechodzimy do punktu tego właśnie dzisiaj. Tak, teraz do punktu tego dzisiaj prowadzonego, czyli 8a i proszę bardzo pan wójt, dotyczącą właśnie. Znaczy proszę państwa, kosmetyczna, formalna zmiana
tego, co już podjęliśmy na poprzedniej sesji, czyli kwestię udzielenia pomocy dla starostwa, rozwija się tylko temat o formę udzielenia tego. Pierwotnie przyjęliśmy dotację, zakładając, że uda się zrobić to w tak zwanej, w myśl prawa budowlanego, formie remontu, bo pojawiły się tam takie informacje, że jakiś tam przepust tej drodze jest i w związku z tym, gdyby tą formę udało się przepchnąć prawnie, to wówczas nie musielibyśmy uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego, ale niestety po oględzinach takich bardzo szczegółowych wychodzi na to, że tam nie ma żadnych przepustów, trzeba po prostu budować nowy przepust, a jak nowy przepust, to niestety zupełnie inna procedura, czyli projekt, pozwolenie wodnoprawne i po to, żeby, ponieważ jest to procedura bardzo długa i skomplikowana, to myślę, że nam bardziej zależy na tym i gdy my to bezpośrednio będziemy wykonywać, to przypuszczam, że zrobimy to szybciej i za wszelką cenę tutaj do pana radnego Andrzeja będziemy chcieli nie tylko pokonać tą procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale również to wykonać. I stąd po prostu ta zmiana tej formy nie na udzielenie dotacji, a na udzielenie pomocy rzeczowej. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie ma pytań. Czyli głosujmy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Pytkowskiemu na wykonanie roku w miejscowości Obrzęczów. Kto jest za? Trzymajcie Państwo dłużej paluszki. 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zgadza się, dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 9. 5 minut przerwy? Dobrze. Czyli 5 minut przerwy, uważam.